Dobra, mam już dostęp do aplikacji, ekstra. Ale nic tu nie ma, ani wypłat, ani kalendarza. A, no tak, przecież muszę zrobić autoryzację, bez tego ani rusz. Prosta sprawa. Wchodzę w swój profil i tam jest zakładka autoryzacja. Moja agencja już wysłała mi maila, to muszę go mieć na skrzynce. Jest. Mój numer pracownika się zgadza, NIP firmy też, no to mogę wpisywać. Klikam dodaj autoryzację i wpisuję NIP. W kolejnym kroku muszę uzupełnić mój PESEL. O, teraz drugi kod. Wpisuję kod. No i mamy sukces. Ale to proste. Dodam pozostałe autoryzacje. Choć nie muszę, mogę się autoryzować tylko u agencji albo pracodawcy użytkownika na jednym projekcie, ale mogę też mieć więcej autoryzacji niż jedną. Ciekawe, co się zmieniło w zakładkach, bo mieli mi dać dostępy. Ekstra, mogę sobie już wypłacić część wynagrodzenia, a szykuje mi się wyjazd na weekend, przyda się. O, i w końcu mam grafik w jednym miejscu, a nie jakieś notatki wszędzie po trochu. I są wszystkie szczegóły zmiany, nawet potwierdzenia obecności od kierownika. Ale super. Świetnie, że w końcu pracuję w miejscu, które zapewnia sensowną aplikację dla mnie jako pracownika.